Jest 11 grudnia, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na teledzień, w którym powiemy. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zaczadzenia. Rzetelne przeglądy kominiarskie to podstawa bezpieczeństwa. Wypadek w Wielopolu, dachowała osobówka. Było smacznie i świątecznie. PGS Kra wygrywa z zespołem Dafi Kielce. A zaczynamy od piątkowej tragedii, do której doszło w jednym z budynku przy ulicy Lipowej, tuż obok ronda imienia Andersa. Mimo podjętej resuscytacji nie udało się uratować jednej kobiety. Cztery inne osoby trafiły do szpitala z objawami zaczadzenia. Tam również zostało przewiezionych trzech policjantów, którzy poszkodowanym na miejscu udzielali pierwszej pomocy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przyczyną tragedii była nieprawidłowa wentylacja pomieszczenia ogrzewanego piecykiem gazowym. W momencie przyjazdu służby na miejsce stężenie tlenku węgla było śmiertelnie niebezpiecznie. Jednej kobiety mimo podjętej przez zespół medyczny pomocy nie udało się uratować. To 28-letnia mieszkanka Piotrkowa Trybunalskiego. Cztery kolejne kobiety w wieku od 22 do 55 lat zostały przewiezione do szpitala. W akcji ratowniczej ucierpiało sześciu policjantów, trzech z nich również trafiło do szpitala na hospitalizację. Pozostałych po udzieleniu pomocy ambulatoryjnej odesłano do domów. Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Wyjaśniane jest między innymi, dlaczego w tym miejscu przebywały poszkodowane kobiety i jaki rodzaj działalności był w tym lokalu prowadzony. W trakcie postępowania wyjaśniane będzie na przykład to, czy mieściła się tam agencja towarzyska. Wiadomo, że jeszcze w czerwcu tego roku zarejestrowany był tam salon masażu. Czad zbiera żniwo również w Bełchatowie. Przed sezonem grzewczym konieczne jest przeprowadzenie rzetelnych przeglądów i usunięcie wszelkich usterek. Warto też zaopatrzyć się w specjalne czujki, które w razie niebezpiecznie rosnącego stężenia czadu zaalarmują mieszkańców o tym, jak poważne mogą być skutki zaniedbań i nieprzestrzegania zaleceń, mówi biegły sądowy i mistrz kominiarstwa Włodzimierz Kudaj. Tradycyjnie u nas rzadko wzywa się kominiarza, zwłaszcza budynki jednorodzinne. Na Lipowej to nieszczęście jest tego przykładem, jak łatwo stracić życie. To, do czego służył akurat ten budynek, jest to mało istotne. Równie dobrze mogła tam mieszkać rodzina wieloletnia. Zbyt często spotykam się z wadami podłączeń instalacji kominowych. Elementarne błędy wentylacji. Dlatego, tak jak w tym przypadku, ważniejsze dla mnie jest nawiew do kotła z otwartą komorą spalania. To jest obligatoryjne. Nie tak wielkim zagrożeniem jest brak wentylacji wywiewnej, jak właśnie ten nawiew, który często jest nawet już na etapie projektowania pomijany. Zwracam na to uwagę wielokrotnie. Wielokrotnie informuję o tym stosowne służby, zarządy budynków czy właścicieli. Jednak to od lat pozostaje tylko moim głosem. Tutaj mamy przykład, wielokrotnie słyszałem, że jakoś u nas do tej pory się nic nie stało, więc to jest akurat taki przykład, może nie powinienem tego mówić, ale nie mówiłem. Akurat potwierdzeniem potwierdziło się to, o czym ja od wielu lat przestrzegam. To, że akurat tutaj czad nie mamy, na przykład w naszych 90% mieszkań w naszym mieście to są mieszkania ogrzewane z centralnym ogrzewaniem, więc nie mamy dużo przewodów dymowych, spalinowych. Co nie oznacza, że nie mamy zagrożenia. W blokach mamy kuchenki gazowe, mamy sieć gazową i przy nieszczelnej wentylacji, przy niedrożnej wentylacji jest to zagrożenie wybuchem. A na przykład niedaleko i niedawno temu blok w Łodzi, bodajże we wrześniu, któregoś września, to właśnie przyczyna była wybuchu w bloku. Zwróćmy uwagę, jeżeli nie mamy wyczyszczonych tych kominów, nie mamy dokumentów, że była obsługa kominiarska, będziemy mieli problem z uzyskaniem odszkodowanka, bo nie przestrzegamy jako właściciele budynków, nie przestrzegamy przepisów, więc wówczas odszkodowanie się za takie mieszkanie nie należy. I nie tylko to mieszkanie, w którym doszło do jakiegoś zdarzenia, sąsiednie, które ulegną zniszczeniu również. Stąd te
istotne są przeglądy coroczne i nie tylko przeglądy dla klepania dla klepania papierów, że przegląd został wykonany. Faktycznie trzeba wejść na blok, wyczyścić te kominy, nie tylko skupić się na dokumentacji, żeby się papier zgadzał. To jest w dobrze zrozumianym interesie każdego, żeby te przeglądy były wykonane rzetelnie i domyślam się, że każdy z mieszkańców, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, czy jest najemcą, ma prawo ubiegać się o to, dopominać się o to, by były one wykonane w sposób właściwy. Tak, oczywiście. Jeżeli nie zadbamy sami o własne bezpieczeństwo w ten sposób, że dopilnujemy, żeby faktycznie były wykonywane te przeglądy, kto je wykonuje, i wcale to nie znaczy, że ja mam być wszędzie, w każdym miejscu. Mam też pracowników i najmniejszą wątpliwość, najmniejszą usterkę od razu natychmiast usuwamy, czy ewentualnie dajemy zalecenia, co i jak w trybie natychmiastowym wykonać. Kilka lat temu zrobiliśmy ten program. I to chyba przy pomocy waszej telewizji, tak? Tutaj żeśmy pokazywali jeden z bloków zagruzowany, 11-kondygnacyjny, do samej góry, 3/4 bloku było zagruzowane. Nikt nie poniósł tego konsekwencji. To jest najgorsze, bo dla mnie jest to oczywiste przestępstwo przeciwko dokumentom. Jeżeli zagruzowania, duże gruzy leżą w kominach, ktoś przez wiele lat pisze, że wszystko było w porządku, jest to oczywiste, że poświadczą nieprawdę. Zadziwiającym jest dla mnie tylko fakt, że organy tego powołane nie widzą w tym przestępstwa. Jeżeli taką sytuację zgłaszamy i usterki są usuwane, czyli istniały, jest to potwierdzeniem tego, że poprzednie protokoły były sfałszowane. Pomijam już to, kto je wykonywał, przeglądy na jednym z bloków bez uprawnień. W moim przekonaniu, tu mogą być zdania podzielone, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że na niewybudowanym kominie ciągów wentylacyjnych być nie mogło. A potwierdzanie latami, że wszystko jest w porządku, wentylacja w kuchni, czyli 6 kondygnacji, 6 kuchni, jedna pod drugą, tak, ma wentylację sprawną, w sytuacji, gdy u góry nie ma komina, w ogóle nie wybudowano komina, jest dla mnie zatrważające, jeżeli to nawet nie jest przestępstwem, to co jest? Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj na drodze numer 74 w okolicach Wielopola. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 23-letnia kobieta podczas wyprzedzania straciła panowanie nad samochodem. Najprawdopodobniej koło zapało pobocze i kobieta z impetem wjechała najpierw w rów, później samochód dachował i zatrzymał się na drzewie. Kobiecie została udzielona na miejscu pomoc przez zespół karetki. Obrażenia na szczęście okazały się powierzchowne. Przez blisko godzinę ruch na 74 w okolicach Wielopola był utrudniony z powodu zablokowanego jednego pasa. Ruch odbywał się wahadłowo. Jarmark świąteczny przez 2 dni odwiedziły setki bełchatowian. W weekend w centrum miasta było bardzo świątecznie i klimatycznie. Jarmark świąteczny to tradycja, która przebojem wdarła się również do naszego miasta. Z roku na rok przybywa wystawców, którzy proponują mieszkańcom swój świąteczny asortyment. W tym roku był naprawdę zróżnicowany. Były regionalne potrawy, również te z miast partnerskich. Po węgierskiego kołacza ustawiały się kolejki godne czasów PRL-u. Można było nie tylko spróbować regionalnych potraw, czy kupić prawdziwy miód z pasieki. Wiele stoisk oferowało ozdoby świąteczne, od bombek po żywe choinki. Wśród wystawców byli też i tacy, którzy proponowali produkty doskonale nadające się na świąteczny prezent. Nie zabrakło również muzycznych, świątecznych akcentów. Z wysokiego nieba znowu pada śnieg. Już zdążył ućpić wszystkie drzewa. Mikołaj częstował dzieci łakociami. Najmłodsi uczyli się również świątecznej sztuki zdobienia pierników. To, co się nie powiodło w Mikołajki, z sukcesem udało się przeprowadzić w sobotę. Mowa o uroczystym zaświeceniu iluminacji świetlnej głównej choinki przy Miejskim Centrum Kultury. Uroczystość odwołano kilka dni temu z powodu padającego deszczu. To ostatni element miejskiej iluminacji zdobiącej główne ulice w okresie świątecznym.
sobotę można było spotkać Mikołaja nie tylko na placu Narutowicza. Zadbał o to klub motocyklowy Białe Kruki z Bełchatowa oraz Fundacja Bezpieczni. Na swoich mechanicznych reniferach przejechali przez Bełchatów. Moto Mikołaje nie po raz pierwszy zafundowali taką atrakcję w przedświąteczny weekend. Weekend swój finał miała również bełchatowska akcja Szlachetnej Paczki. Pomoc kierowana do konkretnych osób to pomysł, który od lat jest realizowany. Co ważne, osoby starsze, samotne czy w potrzebie otrzymują dokładnie taką zawartość paczki, jakiej potrzebują. W tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki oraz darczyńcy obdarowali około 30 osób przez 2 dni do szkoły na Edwardowie, gdzie mieścił się magazyn akcji Znoszono Dary, od sprzętu AGD po paczki pełne przydatnych drobiazgów. Jeśli święta i Boże Narodzenie, to nie można zapomnieć o ozdobach choinkowych. Konkurs na najpiękniejszą bombkę rozstrzygnięto w Miejskim Centrum Kultury. Swoje propozycje nadesłało 200 uczestników. Pośród 200 tych pięknych, przeróżnych bombek, prac wykonanych przez dzieci wspólnie z rodzicami, przyznano 15 wyróżnień i 3 nagrody równorzędne. Główne nagrody otrzymali Weronika Zajączkowska, Maja Motyl oraz Janek Riabcew. Wszystkie nadesłane prace do konkursu, wykonane przez dzieci i ich rodziców, zdobią hol, jak i choinkę Miejskiego Centrum Kultury. Będzie można je podziwiać do 15 stycznia. W 13. kolejce Plus Ligi PGS Kra Bełchatów podejmowała u siebie z Połem Dafi Kielce. Spotkanie bez niespodzianki, pewnie wygrali gospodarze. Bełchatów to spotkanie z ostatnim zespołem w lidze wygrał 3-0. Już na początku pierwszego seta w drużynie z Kielc stwierdzono błędne ustawienie. W całym secie gospodarze mieli wyraźną przewagę i tę odsłonę spotkania wygrali 25-15. Drugi set był bardziej zacięty. Z Połem Dafi Kielce rozpoczęli od kilkupunktowej przewagi. Dopiero przy stanie 13-12 gospodarze wyszli na prowadzenie. Druga część tej odsłony to bardzo wyrównana gra, a set żółto-czarni rozstrzygnęli dopiero przy stanie 27-25. Trzecia odsłona meczu nie była już tak zacięta. Tu gospodarze odnieśli szybkie zwycięstwo 25-19. Teraz PGS Kra przygotowuje się do występów w klubowych Mistrzostwach Świata, które już od jutra rozgrywane będą w łódzkiej Atlas Arenie. Będzie to prawdziwy siatkarski maraton. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy.